czwarty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich mówi takie słowa o Jezusie Chrystusie. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Czy uznajecie Jezusa Chrystusa jak za swojego jedynego Zbawiciela? I następny fragment Pisma Świętego z listu do Tymoteusza, gdzie święty Paweł powiada: całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do poprawy, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czy uznajecie Pismo Święte jako najwyższy autorytet wiary i życia? Tak uznaję. Natomiast w objawieniu świętego Jana Duch Święty kieruje taką zachętę: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Czy dołożycie starań w tym, aby zachować wierność swemu Panu Jezusowi Chrystusowi aż do końca waszych dni? Tak dołożę. Amen. Powstańmy, by pomodlić się, prosząc Boga o błogosławieństwo, by On swoją łaską i mocą przypieczętował wyznanie naszych sióstr i braci. Droga siostro Ireno, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Boga i Zbawiciela? Na wyznanie twojej wiary chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ci, co w Jezusa chrzczeni są, droga siostro Agnieszko, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Boga i Zbawiciela? Tak, wierzę. Na wyznanie twojej wiary chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bić brawo! Bracie Sławku, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Boga i Zbawiciela? Wierzę. Na wyznanie twojej wiary chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.